W 1854 roku Robert doznał załamania nerwowego. Próbował popełnić samobójstwo i na własną prośbę trafił do sanatorium w Endenich. Klara przez 2 lata nie miała pozwolenia, by go odwiedzać, choć Brahms regularnie się z nim widywał. Gdy stan Roberta gwałtownie się pogorszył, Klarze pozwolono go zobaczyć. Robert zmarł 2 dni później, 29 lipca 1856 roku. Z listów Brahmsa wynika, że żywił on do Klary głębokie uczucia. Klara była też osobą, która prawykonała wiele jego utworów. Koncertowała aż do lat 80. XIX wieku, przyciągając pełne sale i zdobywając pochlebne recenzje. Zachowało się ponad 1300 programów z jej koncertów. Na początku 1874 roku musiała przerwać występy z powodu kontuzji ręki, lecz po rekonwalescencji wróciła na scenę. W 1878 roku mianowano ją pierwszą nauczycielką fortepianu w konserwatorium we Frankfurcie, gdzie jej sława przyciągała uczniów z zagranicy, a jej metody wpływały na rozwój techniki gry na fortepianie. Choć na starość straciła słuch i poruszała się na wózku, nadal pozostawała aktywna muzycznie. Ostatni publiczny koncert zagrała we Frankfurcie w 1891 roku. Zmarła 20 maja 1896 roku po wcześniejszym udarze i została pochowana obok męża na cmentarzu w Bonn. Była redaktorką dzieł i listów Roberta i opracowała także 20 sonat Domenica Scarlattiego. Klara była międzynarodową gwiazdą. Była jedną z najważniejszych pianistek swojej epoki, wpływającą na całą kulturę muzyczną XIX wieku. Angażowała się w popularyzację utworów męża oraz kompozycji współczesnych jej twórców, takich jak Brahms, Chopin i Mendelssohn. Według Edwarda Grieg'a była jedną z najwrażliwszych i najsłynniejszych pianistek i pianistów XIX wieku. Miała ogromny wpływ na standardy koncertowe, rezygnując z wirtuozowskich popisów na rzecz dzieł wybitnych kompozytorów, co zmieniło oczekiwania wobec repertuaru koncertowego. Jej postać była wielokrotnie przedstawiana w filmach, operach i sztukach teatralnych, a jej wizerunek znalazł się na niemieckim banknocie 100 marek. Jej życie było pełne wyzwań, zmagania z osobistymi tragediami, niespodziewane trudności i samotne prowadzenie domu nie przyćmiły jednak jej muzycznej pasji. Była nie tylko wybitną pianistką i kompozytorką, lecz także prekursorką, która odważnie przedefiniowała rolę kobiet w muzyce, stając się inspiracją dla przyszłych pokoleń. Niezależnie od trudności, jej oddanie dla fortepianu i wierność klasycznym ideałom sprawiły, że zapisała się na trwałe w historii muzyki.